Lubińska hala pnie się w górę. Wkrótce obiekt zostanie zadaszony. A już nie możemy się doczekać, żeby już móc przyjść i oglądać mecze właśnie w naszym obiekcie. Kajko i Kokosz będą mieli swój skwer w Lubinie. Będzie tam stało 6 figur właśnie obrazujących postaci z Kajka i Kokosza. Majka Groman, witam we wtorek 21 maja i zapraszam na informacje. Na placu budowy hali widowiskowo-sportowej w Lubinie pojawił się jeden z największych dźwigów w Polsce, który jest w stanie unieść nawet 500 ton. Za pomocą żurawia giganta montowane są 60-metrowe elementy konstrukcji stalowej dachu. Wykonawca zamontuje ich w sumie 15. Do końca czerwca budynek ma zostać zadaszony. Dźwigary zostały przywiezione do Lubina w 3 20-metrowych częściach i dopiero na placu budowy złożono je w całość. Jeden waży 25 ton. Do montażu takiego dźwigara potrzebny jest specjalny żuraw. Ten może unieść do 500 ton, a jego wysięgnik przekracza 55 metrów. To jest specjalnie ściągany dźwig 500 ton, tak jak widać, który nam pozwoli zamontować te dźwigary przy obecności obecnych żurawi stacjonarnych. Do montażu jednego dźwigara oprócz żurawia zaangażowanych jest około 15 osób. Pracownicy muszą precyzyjnie ustawiać końce dźwigara, by ten odpowiednio osiadł na filarach budynku. Dziennie wykonawca jest w stanie zamontować do 3 dźwigarów, jeśli nie ma zbyt dużego wiatru. W sumie Skańska zamontuje ich 15. Po zamontowaniu dźwigarów rozpoczynamy montaż pokrycia dachowego, blacha i następnie poszczególne warstwy dachu. Dach budynku ma powstać planowo do końca czerwca. Ukończenie całej hali widowiskowo-sportowej w Lubinie jest planowane na 2014 rok. Ja, równie jak każdy mieszkaniec Lubina, już nie możemy się doczekać, żeby już móc przyjść i oglądać mecze właśnie w naszym obiekcie, który będzie naprawdę już pierwszą ligą w naszym kraju, nie tylko i w Europie można się już pochwalić takim obiektem. W sezonie 2014-2015 w nowej hali mecze będą rozgrywać lubińskie drużyny piłki ręcznej oraz siatkówki. Regionalne Centrum Sportu prowadzi również rozmowy z klubem CCC Polkowice, by polkowiczanki ewentualne mecze Euroligi rozgrywały w Lubinie. W Lubinie powstaje skwer Kajko i Kokosza. Miasto rozpoczęło drugi etap przebudowy terenów zielonych w pobliżu placu zabaw przy ulicy Kruczej. Sercem skweru ma być nowoczesna, wbudowana w ziemię i podświetlana różnymi kolorami fontanna. Lubinianie będą mogli korzystać z uroków tego miejsca od początku lipca. Przy ulicy Kruczej w Lubinie znajduje się już nowoczesny plac zabaw. Miasto zajęło się jego rozbudową. Obok ma powstać bajkowy skwer. Będzie to skwer tematyczny nawiązujący do postaci komiksu Kajka i Kokosza. Będzie tam stało 6 figur właśnie obrazujących postaci z Kajka i Kokosza. Obecnie rozpoczął się drugi etap przebudowy terenu. Trwają prace przy zagospodarowaniu obszarów zielonych oraz przy budowie fontanny, której inwestorem jest Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lubinie. W tej chwili trwają prace w większości ziemne i montażowe, więc niedużo widać, ale wyłoni się z tego fontanna w kształcie koła o średnicy około 6 metrów. W większości urządzenia i niecka będzie pod ziemią, także na górze będą widoczne tylko elementy tryskaczy i postać smoka wbudowaną w fontannę. Fontanna będzie podświetlana. Każdy tryskacz będzie miał osobne oświetlenie plus różne kolory, jest możliwość przełączania koloru, będzie to w automatyce działało, są różne usytuowanie, różne wysokości tych strumieni, także myślę, że będzie to ciekawa fontanna. Fontanna będzie kosztować około 400 tysięcy złotych. Mieszkańcy Lubina mogą się spodziewać nowego skweru już z początkiem lipca. Matematycy z lubińskiej siódemki najlepsi na Dolnym Śląsku. Uczniowie szkoły podstawowej nr 7 zwyciężyli w 12 edycji Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Dziś odebrali dyplomy i nagrody. Organizatorem konkursu, w którym uczniowie z Lubina okazali się najlepsi, była Fundacja Matematyków Wrocławskich oraz Instytut Matematyczny Uniwersytetu Wrocławskiego. O tym, że matematyka jest królową nauk, wiadomo nie od dziś. Wiadomo też, że jest jednym z najbardziej nielubianych przedmiotów szkolnych. Uczniowie szkoły podstawowej nr 7 w Lubinie znaleźli jednak na nią sposób i wygrali finał Dolnośląskich Meczów Matematycznych. Nie trzeba patrzeć na to, że to jest ciężki przedmiot i męczyć się z nim, tylko zwyczajnie się regularnie uczyć i to wystarczy. Jak się uczy systematycznie, no to ten przedmiot jest łatwiejszy, ale jak tak pierwsze podejście, że
się nie uczysz, no to trudny przedmiot może być. Uczniowie klas czwartych, piątych i szóstych wygrali finałowy pojedynek z rówieśnikami szkoły podstawowej nr 3 z Wrocławia. Matematyka nie do końca była kiedyś moim ulubionym przedmiotem. Zmieniłem podejście do tego od czwartej klasy. Pierwsza, trzecia też sobie radziłem, ale w czwartej klasie już zmieniłem podejście, już było lepiej, zacząłem się systematycznie uczyć. Jakoś tak wyszło, że po prostu zacząłem zdobywać nowe, lepsze oceny. No i zgłosiłem się na mecz i pojechałem i no, wygraliśmy. Mecze matematyczne opierają się o zadania bardzo problemowe. To wiedza książkowa nie wystarczy, tu potrzebny jest troszeczkę polot i umiejętność wykorzystywania podstawowych wiadomości w sytuacjach bardzo nietypowych. Uczniowie siódemki biorą udział w konkursie już od 10 lat. Większość osób ze zwycięskiej drużyny przyznaje, że z matematyką wiążą swoje plany na przyszłość. Myślę, że to będzie miało jakiś wpływ na moją przyszłość, ale na razie nie wiem, co robić w przyszłości. Ten sukces nie pozwala nam pozostać, po prostu cieszyć się tylko tym sukcesem i nie robić nic dalej, tylko zobowiązuje do intensywnej pracy. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i upominki rzeczowe. W tym wydaniu informacji to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Do zobaczenia.